szanownych widzów na kolejnym Fire Chacie Forum Technologii Bankowych. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać o sztucznej inteligencji. Ze mną i moim rozmówcą będzie pan Kamil Końkiewicz. Kamilu, jesteś osobą, która zarządza w PKO BP zespołem osób, która wytycza i właściwie generuje kierunki rozwoju informatyki w tym zakresie, w tym banku. Wiem też, że pracowałeś i miałeś swój długi epizod w SAS Institute, gdzie zajmowałeś się również analizą danych. W tej chwili zapraszam Cię do porozmawiania na temat tego, co się dzieje na świecie, a potem co się dzieje u nas w Polsce. Jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, może trochę futurologii, postaramy się również powiedzieć o tym, co widzimy albo jakie mamy przemyślenia na temat tego, co będzie się działo. No bo skoro rozmawiamy o sztucznej inteligencji, to koniecznie trzeba pomyśleć o tym, co będzie za parę czy paręnaście lat. Jeśli pozwolisz, od razu może przejdę do takiego zagadnienia globalnego. Jestem człowiekiem, który rozpoczynał kontakt ze sztuczną inteligencją, i to tak mówię trochę z przymrużeniem oka, oglądając Stanleya Kubricka i Odyseję kosmiczną, czytając Lema i gdzie mówiło się o pewnych sztucznych inteligencjach. Powiedz, jak to jest? Czy ja już mam oczekiwać, że za chwilę nie będę rozmawiał z ludźmi, tylko pojawi się mój dedykowany awatar i super sztuczna inteligencja? Jak byś to teraz popatrzył na dzisiaj? Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No myślę, że to jeszcze nie ten moment, chociaż niektóre daty, jakby z którymi kojarzy się poszczególne filmy science fiction, które powstawały gdzieś tam pod koniec XX wieku, zapewne już sugerowały, że to się powinno stać już. Myślę, że ta technologia i ta domena bardzo mocno rozwinęła się na przestrzeni ostatniej dekady i faktycznie zaliczyła gigantyczne przyspieszenie. Z jakich powodów, to zapewne sobie jeszcze w dalszej części spotkania opowiemy. Natomiast myślę, że mówiąc o sztucznej inteligencji, warto przede wszystkim wspomnieć o tym, że jest jej tak jakby kilka rodzajów, to znaczy, a właściwie bardziej można powiedzieć stopni rozwoju. Ta sztuczna inteligencja, czy to AI, o którym mówimy na ten moment, mimo tych gigantycznych postępów w ostatnich latach, to jest tak zwana wyspecjalizowana sztuczna inteligencja, czy tak zwane narrow AI, która jest, można powiedzieć, pewną dziedziną czy domeną zastosowań algorytmów uczenia maszynowego do trudnych, ale jednak dość dobrze opisanych i dość dobrze skategoryzowanych zagadnień i problemów. Takim zagadnieniem czy problemem może być gra w szachy czy w go, takim zagadnieniem może być prowadzenie samochodu, choć oczywiście zapewne bardziej złożone, bo tam wchodzą w grę różne rodzaje bodźców, ale mimo wszystko jest to pewien w miarę dobrze opisany i sprecyzowany problem. Natomiast kolejny rodzaj, czy kolejny etap rozwoju to jest to tak zwane General Artificial Intelligence, albo nawet poziom trzeci, czyli Super Artificial Intelligence, czyli taka inteligencja, która, można powiedzieć, wykształciła sobie już pewnego rodzaju samoświadomość i autonomię podejmowania decyzji. I co więcej, jest w stanie uczyć się właściwie w dowolny sposób, przenosząc pewne doświadczenia i pewną wiedzę pomiędzy różnymi domenami, czyli mniej więcej tak, jak robią to istoty żywe. To super intelligence, no to już jest poziom, w którym jest ta samoświadomość, jest ta umiejętność uczenia, ale jeszcze dodatkowo dochodzi niepokojący nas pewnie jako gatunek ludzki wymiar, nazwijmy to jakościowy,
bo o superintelligence mówimy wtedy, kiedy ta technologia wielokrotnie przewyższa nasze umiejętności poznawcze jako ludzi. No i teraz jesteśmy na etapie, na tym poziomie pierwszym, myślę, że jeszcze z horyzontem minimum kilkudziesięciu lat do etapu drugiego, natomiast co się wydarzy tam za zakrętem, czyli właśnie między tym drugim a trzecim etapem, no to tutaj już zdania są bardzo mocno podzielone. To z jednej strony mogą być znowu lata, a z drugiej strony to mogą być godziny, bo sztuczna inteligencja czy tego typu algorytmy no, mają jedną zasadniczą i gigantyczną przewagę, jeśli chodzi o proces uczenia, a mianowicie są niezmordowane, to znaczy mogą się w dowolny sposób zrównolegać i przyspieszać jakby swoje zadanie, to jest tylko i wyłącznie kwestia dostępnych jakby mocy obliczeniowych. Ale też nie męczą się i robią to dużo szybciej niż my, czyli rzeczy, które na przykład, nie wiem, opanowanie gry w szachy czy w go wspomnianego, które człowiekowi zajmują wiele lat jakby w kontekście dojścia do poziomu arcymistrzowskiego, no to tego typu algorytmom zajmuje w tym momencie godzinę lub dwie. Więc co się stanie ale potem, kiedy on uzyska świadomość, to się zaraz okaże. Poczekaj, bo właśnie, bo jak już zacząłeś, to znowu, no, bym powiedział, że ten sławny pojedynek z Garym Kasparowem, komputerów firmy IBM, no to już miał, boże, to chyba 24 lata temu. Co takiego według ciebie się zdarzyło, że w tej chwili jakby tak intensywnie rozmawiamy po pierwsze o sztucznej inteligencji, o jej implementacji w biznesie, o tym, że właściwie już można ją stosować, że właściwie to powinniśmy już myśleć w perspektywie pewnej rewolucji. Dlaczego to teraz tak według ciebie zaczyna działać? Jasne, no może na początek odnosząc się do Deep Blue i pojedynku z Kasparowem 24 lata temu, no to oczywiście jest to pewnego rodzaju krok milowy w zakresie rozwoju tej technologii, ale należy pamiętać, że to, co było te 24 lata temu, to był właściwie bardziej nie algorytm sztucznej inteligencji, tylko bardzo, bardzo rozbudowany automat, który, nazwijmy to kolokwialnie, nakarmiony danymi z tysięcy historycznych rozegranych partii, ale też wyposażony w bardzo duże moce obliczeniowe, po prostu w taki, nazwijmy to, dość brutalny sposób przewidywał i analizował konsekwencje wszystkich możliwych, czy prawie wszystkich możliwych kombinacji ruchów, które miał jakby przed sobą. To, co teraz ma miejsce w przypadku tego typu algorytmów, to, że im nikt nie musi wgrywać niejako do pamięci żadnych historycznych danych, żadnych informacji na temat tego, kto jak kiedyś w tego typu zadaniu sobie radził. Te algorytmy doskonale się uczą, co więcej potrafią się uczyć już bez pomocy człowieka, to znaczy potrafią uczyć się na przykład grając same ze sobą i tylko obserwując, jakiego typu ruchy prowadzą do sukcesu bądź porażki, jakim jest oczywiście tam w szachach danie mata przeciwnikowi i tak dalej. Jeśli chodzi o przeniesienie na świat biznesowy, to powiem tak, że wydarzyło się kilka rzeczy. Myślę, że takie dwie podstawowe są takim podstawowym katalizatorem. Pierwsza rzecz to oczywiście internet i nazwijmy to postępująca cyfryzacja naszej rzeczywistości. Fakt, że w internecie zaczęły się pojawiać coraz większe wolumeny danych i te wolumeny danych były też w coraz większym stopniu dobrze opisywane, dobrze kategoryzowane, katalogowane, co dało bardzo szerokie, nowe pole do popisu dla twórców różnego rodzaju algorytmów czy właśnie takich technik uczenia maszynowego i eksperymentowanie z bardzo różnymi, coraz bardziej złożonymi technikami. Często jest tak, że jednak te techniki pozostawały do tej pory w sferze teorii, bo nie było wystarczająco dużo danych, żeby przetestować różne hipotezy, czy żeby te algorytmy faktycznie wykorzystać w pełni. Natomiast druga rzecz, bez której właściwie nie byłoby mowy oczywiście o analizie tych wolumenów danych, to przede wszystkim dostępność mocy obliczeniowej. Ona na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znowu gdzieś tam zwiększyła się o rzędy wielkości, i dzięki czemu jest możliwe analizowanie tak ogromnych wolumenów danych właściwie w ułamkach sekund, dzięki czemu no, skalujemy się zarówno jeśli chodzi o jakby wolumen
poziomem danych, jak i też czas, który poświęcamy na analizę. No i nie jest już teraz żadnym problemem przeanalizowanie milionów wypowiedzi klientów w internecie, nie jest żadnym problemem przeanalizowanie strumieni wideo, nie jest żadnym problemem przeanalizowanie strumieni audio, wyciągnięcie z nich jakichś zależności i przełożenie ich na jakieś działania, na przykład automatyzujące jakieś procesy w banku czy firmie ubezpieczeniowej. Okej. Czyli tak jak mówisz, czyli tak naprawdę background teoretyczny, jak robić, żeby jakby wdrażać pewne algorytmy samouczące, bo to jednak jest software, prawda? To jest raz, to mamy. Siłę maszyn mamy. Mówisz, zbiór danych mamy lub nie jest dla nas przeszkodą, jakby powiedzmy wielkość tych danych do tego, żeby to analizować. Okej. No i jeszcze dodałbym może, jeśli pozwolisz, dodałbym może jeszcze jedną uwagę, że jakby z tych dwóch elementów wynika jeszcze taki trzeci, który czasem się nazywa demokratyzacją analityki, czy demokratyzacją właśnie tego szeroko pojętego data science, czyli dzięki temu, że mamy chmurę, że tego typu infrastruktura jest dostępna właściwie za bardzo, bardzo małe pieniądze, bez konieczności stawiania wielkich serwerowni. Dzięki temu, że te dane są ogólnodostępne w internecie, bardzo mocno się też rozwija społeczność osób, które się jakby specjalizują w tego typu technologiach i technikach. No i to już wtedy działa trochę na zasadzie kuli śnieżnej, czyli trochę na zasadzie pewnego już idącego siłą rozpędu bytu czy pewnej domeny. Także to się oczywiście przekłada na biznes i na adopcję tych technologii w biznesie. No ale właśnie, bo ja powiem tak, odejdźmy teraz od pewnych, w cudzysłowie oczywiście, zabaw, a raczej powiedzmy tak naprawdę badań, co możemy analizować, jak możemy zaprząc mechanizmy i jakieś algorytmy analizy automatycznej. Powiedz, to jak to tak u ciebie, bo wszyscy póki co w pierwszej kolejności, kiedy rozmawia się o sztucznej inteligencji, no wrzucają nam tego automatycznego chatbota, no bomba, ale ja bym chciał już wiedzieć, czy w waszych biurach, gdzieś tam wśród tego szumu wentylatorów i innych rzeczy, czy tam są już jakieś tworzone rzeczy, które nie są tylko automatem do prowadzenia jeszcze chatbotowej konwersacji z takim klientem jak ja bank. Że po pierwsze, wbrew pozorom i wbrew być może różnym przykładom lepszym lub gorszym, które płyną z rynku, budowa dobrego chatbota, czy voicebota, czy takiego asystenta głosowego, który faktycznie poprowadzi z nami rozmowę w sposób płynny, naturalny, dobrze zrozumie i zinterpretuje nasze wypowiedzi, a często te wypowiedzi potrafią nie być tylko prostymi komendami, tylko no, dość złożonymi formami językowymi, to już nie jest proste zadanie i już samo to i sama praca nad budową, rozwojem i optymalizacją tego typu rozwiązań dostarcza, no nazwijmy to, dużo wyzwań i dużo bardzo ciekawych zadań. My pracujemy oczywiście nad szeregiem jakby projektów zarówno z zakresu jakby botów czy tej komunikacji takiej językowej, ale też mamy na pokładzie kompetencje między innymi właśnie w zakresie analizy obrazu, analizy wideo, w związku z czym takie mechanizmy jak zdalne zakładanie konta i automatyczna weryfikacja tożsamości klienta, takie mechanizmy jak algorytmy, które przeczesują wypowiedzi, komentarze i opinie naszych klientów czy naszych użytkowników aplikacji mobilnej w internecie i wyciągają z nich to, co dla nas najważniejsze, czyli po pierwsze oczywiście co o nas sądzą, ale po drugie co oceniają na plus, co oceniają na minus, a po trzecie czego potrzebują jeszcze, to znaczy też staramy się w miarę możliwości proaktywnie, a nie tylko reaktywnie analizować tego typu informacje. No to są na pewno takie elementy, nad którymi pracujemy dość mocno, a mówiąc jeszcze szerzej, w banku sztuczną inteligencję rozumiemy przede wszystkim jako technologię, która odtwarza, można powiedzieć, jakby w języku maszyn ludzkie umiejętności poznawcze, czyli
Zazwyczaj opowiadając, czym jest AI w banku, staramy się opowiadać o tym językiem zmysłów, językiem, w którym podkreślamy, że zajmujemy się przede wszystkim tekstem, dźwiękiem i obrazem. No więc skoro mówiłem o tekście i komunikacji z botami, skoro mówiłem o obrazie, to oczywiście jeszcze jest i dźwięk i tutaj też staramy się analizować zarówno przebieg rozmów z klientami samych botów, jak i też staramy się pomagać naszym kolegom i koleżankom z obszaru obsługi klienta, też podpowiadając na podstawie przebiegu rozmów różne działania. Także no, ja bym powiedział, że tych zastosowań jest sporo, jeśli chodzi o same boty, mamy ich już kilkanaście. Jeśli chodzi o te rozwiązania z zakresu wizji komputerowej, to też jest ich już kilka. Też współpracujemy dość mocno z obszarem robotyzacji w banku, gdzie zajmujemy się między innymi budową takich algorytmów, które pomagają w sposób automatyczny przetwarzać dokumenty, nie tylko dokumenty w formie tekstowej, ale też w formie po prostu skanów czy obrazków, gdzie często jakby zaczynamy prawie że od białej kartki, którą trzeba, czy od takiej surowej kartki, którą trzeba sobie zdekomponować, zrozumieć i przenieść na język cyfrowy. A czy to znaczy, czy my idziemy w takim kierunku, w którym no, mogę spodziewać się, że tak jak dokonała się pewna rewolucja w odbieraniu paczek dzięki firmie InPost, której nagle wszyscy Polacy stwierdzili, że nie trzeba odbierać paczki od 8 do 16, tylko można to robić w dowolnym momencie, to chcesz powiedzieć, że idziemy też w takim kierunku, w którym może będę mógł wejść do oddziału w cudzysłowie skończonej pracy i na przykład porozmawiać o godzinie 20 na temat, no daj Boże oczywiście, moich nadwyżek finansowych i będę miał doradcę, który tak naprawdę będzie sztuczną inteligencją i tylko który dopasuje się do moich tam, nie wiem, wyobrażeń, jeśli chodzi o aparycję i będziemy mogli sobie pogadać. Widzisz taki wirtualny oddział? Czy to byłby fizyczny robot, czy wirtualny byt, to pewnie trzeba byłoby podyskutować. Gdybym ja miał osobiście jakby jakąś taką moją prognozę dać, to zapewne jednak strzelałbym, że to chyba jednak nie będzie fizyczny robot, a nawet jeśli, to być może będzie takich punktów, czy takich miejsc, miejsc obsługi, nazwijmy to klienta, z jego wykorzystaniem pewnie kilka i raczej na zasadzie bardziej takich pokazowych, niż takiego daily business, bo wydaje mi się, że z czasem, jeszcze patrząc na to, jak jakby przyspiesza w ostatnich latach cyfryzacja naszego jakby życia codziennego, to strzelałbym, że raczej niekoniecznie będzie, ludzie niekoniecznie będą mieli jakąś wyraźną potrzebę, żeby się przejść do oddziału, żeby się spotkać po prostu z fizycznym robotem, który zrobi to samo, co zrobi ten wirtualny robot w moim telefonie, czy w jakimś moim urządzeniu mobilnym w moim mieszkaniu. Więc raczej strzelam, że jeśli raczej ta potrzeba, nazwijmy to interakcji, to raczej na żywo, to raczej bym powiedział, że z drugą osobą, czy z drugim człowiekiem. Aczkolwiek no, też trzeba podkreślić to, że jesteśmy na takim etapie, że nazwijmy to, że jeśli miałbym powiedzieć, na ile te roboty są, roboty fizyczne są gotowe do tego, żebyśmy z nimi jakąś taką zaawansowaną interakcję, rozmowę, czy nie wiem, uściśnięcie dłoni, czy wzajemną jakąś taką grę mimiki mogli wejść, to myślę, że jeszcze nie. Myślę, że cały czas pracujemy nad ich sercem i umysłem, ale na pewno jeszcze daleko do tego, żeby ich na przykład ręce czy twarz były w pełni naturalne i w pełni jakby automatycznie, nazwijmy to, i odpowiednio reagowały na różne sygnały, tak samo jak robi to drugi człowiek. Aczkolwiek powiem szczerze, że postępy w tym zakresie też są ogromne. Gdzieś tam w ostatnich miesiącach między innymi wyszedł na światło dzienne taki news, gdzie bodajże w koreańskiej telewizji zrobiono taki eksperyment, że na podstawie 10 godzin wideo i oczywiście wideo i audio nagranego z uczestnictwem prezenterki, po prostu stworzono jej wirtualnego klona, który no poza tylko tym, że nie miał takiej fizycznej reprezentacji, nie był robotem, ale był po prostu taką emanacją wideo,
no był właściwie w stanie powiedzieć dowolne rzeczy jej ustami, mimo tego, że ona być może tych rzeczy w życiu nie powiedziała. Był w stanie jakby zareagować odpowiednią mimiką, być może pokazać taką minę, czy takie ułożenie twarzy, czy takie ułożenie ciała, które niekoniecznie ta osoba musiała kiedykolwiek w życiu zaprezentować, więc no, postępy są ogromne. Natomiast przeniesienie tego, co mamy w świecie wirtualnym już wypracowane, wyuczone do świata fizycznego, do świata fizycznych robotów, to moim zdaniem jest jeszcze obszar, w którym mamy sporo pracy przed sobą. I jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie, czy faktycznie będzie teraz takie silne dążenie do tego, żeby tutaj, jak powiem, roboty humanoidalne, tak jak w Blade Runnerze, zaczęły nas otaczać szybciej niż nam się wydaje. Czy jednak będzie tak, że bardziej będzie rozwijana ta sfera wirtualna, a roboty jednak będą się, jeśli w ogóle pojawiały w naszym życiu, to na zasadzie takich pewnie dość łatwo rozpoznawalnych, charakterystycznych urządzeń, prawda, a nie podróbek ludzi. Aha. Słuchaj, ale tak właśnie zahaczając troszeczkę o ten taki humanistyczny aspekt, bo to te algorytmy, ktoś musi je tworzyć, nie? To mówimy o tym, pracujesz z zespołem, no wiadomo, i pewnie i programistów, i analityków danych. Powiedz, jak widzisz ten potencjał, patrząc tutaj już właśnie czysto z takiej praktycznej strony, nie? Czy buduje się jakby nowa klasa, nie powiedzieć kasta pewnych wtajemniczonych osób z jakimiś tam, nie wiem, specjalistycznymi takimi umiejętnościami, czy jednak jest to normalny zawód, taki jak powiedziałem, analityczno-programistyczny, taki jaki dotychczas jest? To takie pytanie pewnie, które zadaje sobie wiele firm software'owych, mniejszych czy większych, myśląc o ewentualnie budowie, czy wejścia, powiedzmy, w taką dziedzinę, jaką jest sztuczna inteligencja. Jasne, no oczywiście słysząc AI, czy machine learning, czy data science, wielu z Państwa może skojarzyć to z rolą takiego, nazwijmy to, jednorożca świata IT, czyli data scientista, czyli osoby, która w teorii umie i rozumie wszystko, to znaczy i potrafi zaprogramować, i potrafi skonfigurować serwer, i potrafi zrobić świetną prezentację, i zamodelować proces biznesowy. Nie oszukujmy się, w praktyce takich ludzi, którzy jakby podlegają pod taką definicję, jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Natomiast z drugiej strony mogę powiedzieć tyle, że to nie szkodzi. Jakby mówiąc o sztucznej inteligencji, mówimy o domenie, która jest dużo, dużo szersza niż jakby tylko sam świat algorytmów, sam świat modeli predykcyjnych. Podam przykład jakby znowu ze swojego podwórka, asystenta głosowego ICO. Żeby on zadziałał w aplikacji mobilnej, żeby on przeprowadzał te setki tysięcy rozmów z klientami, to potrzebna była praca po pierwsze kilkudziesięciu osób, a po drugie te osoby, wśród nich mógłbym wyróżnić przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście różnych ról, czy różnych, nazwijmy to, profili kompetencyjnych. Bo oczywiście mamy data scientistów, czy osoby od algorytmów, ale mamy też na pokładzie osoby o wykształceniu stricte IT, które opiekują się kwestiami integracyjnymi, kwestiami tego, jak dany komponent działa w aplikacji mobilnej, kwestiami bezpieczeństwa. Mamy osoby, które zajmują się samym programowaniem dialogów i modelowaniem ich od takiej strony lingwistycznej. Mamy osoby, które zajmują się też takim UX-em, UI-em, czyli tym, jak projektowaniem tego, jak ten element czy to rozwiązanie ma wyglądać, jak ma się prezentować, jak ma być jakby osadzone i skomponowane z resztą rozwiązania. Oczywiście mamy testerów, którzy sprawdzają, czy to działa poprawnie, szukają, jak powiem, dziur zarówno w tym systemie dialogowym, jak i w działaniu aplikacji, jak i w komunikacji tej aplikacji czy tego naszego asystenta z systemami bankowymi. Mamy analityków biznesowych, architektów, więc tak naprawdę bardzo szerokie spektrum kompetencji, które jest potrzebne do tego, żeby ten voicebot czy asystent głosowy faktycznie na koniec dnia zmieszczony w tym małym urządzeniu
pomagał nam i realizował wiele zadań bez konieczności kontaktu jakby z drugą fizyczną osobą, wtedy, kiedy nam to po prostu pasuje. Więc to jest tak, że jest to jednak dużo szersza domena niż pewnie dość szeroko jakby rynek to komunikuje. Jest to domena, w której znajdzie się miejsce dla wielu ekspertów. Ja mam w swoim zespole zarówno osoby oczywiście z kompetencjami data science'owymi czy machine learningowymi, ale mam też osoby, które jakby zajmują się stricte analizą biznesową, testami, czy właśnie tymi aspektami lingwistycznymi czy dialogowymi, więc jest wiele kierunków, po których można znaleźć jakby pracę czy wykorzystać swoje umiejętności w tym obszarze. Ale mówi się o tym, że jakby to Stany Zjednoczone z Chinami właściwie wspólnie, to są pretendenci do takiego pierwszego miejsca. Ja zadałem takie pytanie do poprzednich, bo jednak myśmy mieli jako Polacy, mieliśmy dobry ranking, jeśli chodzi o naszych informatyków. Są oni cenieni i z drugiej strony mamy tam dużo sukcesów i na takich olimpiadach programistycznych, i z drugiej strony też z tego, co robimy. Ponieważ to jest jakby nowy troszeczkę obszar, bo mimo wszystko rozmawiamy o tym, że to jest dziedzina, która dopiero się rozwija, tak? Pokazało się, jesteśmy na pierwszym etapie pewnego rozwoju. To chciałem się spytać, jak ty postrzegasz ten właśnie poziom, który na pewno jest bliski ciebie, tych ludzi, tak? Czy my możemy tak naprawdę konkurować z Doliną Krzemową albo z drugim krańcem, który się tak wydarzy, świata? Czy tutaj dopiero raczkujemy? Jak to z twojego punktu widzenia wygląda? Jak uczelnie do tego podchodzą? No może takie dwa słowa może, bo na pewno rekrutujesz ludzi, to wiemy, że tutaj intensywnie działacie w tej kwestii. Jak spostrzegasz? Ja bym powiedział tak, zapewne na dogonienie Doliny Krzemowej czy potencjału na przykład Chin w kontekście jakby budowy strategii opartej o sztuczną inteligencję, myślę, że raczej nie mamy specjalnie szans, natomiast na pewno może być lepiej. Ja bym powiedział tak, że miałem okazję ostatnio dość wnikliwie przestudiować raport Fundacji Digital Poland, to jest State of Polish AI, to jest raport, który dość niestety druzgoczący sposób jakby opisuje, czy jakby z którego ja osobiście wyciągam takie dwie tezy. Pierwsza teza jest taka, że mamy dobrych specjalistów, dużo fajnych pomysłów na to, jak tego typu technologie stosować do różnych biznesów i do różnych obszarów naszego życia codziennego. Ale niestety ci specjaliści są głównie jakby wyeksportowani. To znaczy, tyle fizycznie wyjechali za granicę, ale w przeważającej większości pracują dla zagranicznych firm, albo nawet jeśli prowadzą swoje firmy zarejestrowane w Polsce, to te firmy realizują usługi głównie dla firm zagranicznych, w szczególności dla klientów właśnie w Stanach Zjednoczonych czy Europie Zachodniej. A z drugiej strony adopcja tego typu technologii, które tam akurat w tym raporcie były bodajże nazwane jako technologie po prostu kognitywne czy poznawcze, czy właśnie związane z tą sztuczną inteligencją, w polskich przedsiębiorstwach jednak jest na razie na stosunkowo niskim poziomie, bo tam była mowa o bodajże 7 czy 8% organizacji w Polsce, które mają tego typu technologie wdrożone w jakichś produkcyjnie działających rozwiązaniach, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosiła kilkanaście procent, więc mamy bardzo dobrych specjalistów, mamy świetną szkołę, że tak powiem, ścisłą, czyli ekspertów czy inżynierów w zakresie informatyki, uczenia maszynowego, inżynierii, oprogramowania i tak dalej, ale niestety stosunkowo jeszcze małe inwestycje w tym zakresie w Polsce powodują, że oni nam trochę odpływają. Wiadomo, że COVID i
uzdalnienie pracy na pewno nam w tym nie pomoże, bo teraz jeszcze łatwiej jest podjąć pracę za granicą, pracować dla klienta na drugim końcu świata, właściwie nie wychodząc z własnego pokoju, czego ja jestem przykładem. No może nie, że dla zagranicznej firmy, ale nie wychodzę z pokoju. No właśnie tak zacząłem słuchać, no w końcu jesteś w PKBP, sorry, no hej. Jestem, ale siedzę jakby w swoim pokoju, i czy akurat dzisiaj w pokoju córki, i nie muszę się stąd ruszać, żeby swoją pracę wykonywać, prawda, i wykonywać ją tak samo dobrze, jak prawdopodobnie siedziałbym w biurze. Natomiast, no to jest to. Natomiast jeszcze wracając do pytania, czy komentarza odnośnie tego, jak działają uczelnie, potrzebujemy znacznie więcej otwartych kierunków studiów w tym obszarze. Za chwilę będziemy mieli deficyt tego typu ekspertów. Oczywiście są uczelnie, które wiodą prym, są uczelnie techniczne, które są pootwierane tego typu kierunki. Jest dość dużo kierunków na studiach podyplomowych. Natomiast cały czas jest ewidentny niedobór i deficyt tego typu specjalistów na rynku. Raz, że być może po prostu za mało jest jakby podawanych przez uczelnie na rynek takich kandydatów czy pracowników, a dwa, że wielu z nich już decyduje się na pracę dla firm zagranicznych, więc na pewno raz potrzebne jest rozszerzenie kształcenia, zapewne też unowocześnienie niektórych kierunków studiów, tak żeby one były zorientowane na zastosowania w biznesie, na te faktycznie jakby praktyczne aspekty. No a dwa, oczywiście potrzebne są większe inwestycje i śmiałość w powoływaniu tego typu projektów przez organizacje w Polsce, bo jeszcze z tym niestety bywa różnie. Wiele inicjatyw niestety mam jakby trochę znajomych w branży i wiele inicjatyw generalnie bardzo często jest oglądanych przez pryzmat jednak każdej złotówki wydanej i zwracanej przez te projekty. I trochę brakuje chyba takiego podejścia czy takiej kultury planowania długoterminowego, w której niejako no, pewne kroki traktujemy jako strategiczne, niezbędne, jako jakby absolutnie wymagane przez dzisiejsze realia, a to, że one się zaczną monetyzować nie za miesiąc, tylko za kilka miesięcy, bądź może rok, dwa, trzy, no to też jest jakby kwestia naturalna, trzeba ją zaakceptować i trzeba troszeczkę cierpliwości. To są też technologie nowe, technologie, które wymagają pewnego rodzaju inwestycji na start, zwerbowania specjalistów, jakby zbudowania pewnego planu działania. Trochę z tego, co słyszę na rynku od moich kolegów, koleżanek, trochę tej cierpliwości u osób decyzyjnych w dużych firmach brakuje. Jest dużo takiej niecierpliwości i oglądania przez pryzmat właśnie krótkoterminowych zysków. Natomiast myślę, że właśnie tutaj nasz sektor bankowy czy sektor finansowy to też jest dobre miejsce jak dla tego typu inicjatyw. I dobrze, że to się dzieje, że też tutaj wy jako bank, no jeden z największych w Polsce, największy w Polsce, że jakby tutaj pokazujecie, że to jest kierunek, którym gdzieś tam trzeba iść. Słuchaj, chciałbym zamknąć klamrą takim ostatnim trochę pytaniem, może wyskakującym poza aspekty związane z sztuczną inteligencją, ale chyba nie aż tak bardzo. Wszystkim nam się kojarzy jeszcze takie dodatkowe słowo oprócz sztucznej inteligencji, no ta robotyka. Czyli generalnie rzecz biorąc, kiedy się o nich omawia, czy robi reportaże, często jest właśnie pokazywany jako taki element, narzędzie, które spowoduje, że pewne rzeczy będą robione raz, że automatycznie, dwa, że będą wymagały zaangażowania człowieka, trzy, no też wspomniałeś o tym, w jakiś tam sposób zaczną powodować, że mnóstwo takich rzeczy, które dzisiaj jest produkowanych, gromadzonych, przesyłanych, jak ta właśnie korespondencja, papierologia i tak dalej, że ona zniknie, tak? No bo będzie można to jakby trochę zamknąć już w elektronice. Ponieważ dzisiaj, znaczy w ramach naszego kongresu w tym roku również rozważaliśmy te aspekty te ekologiczne, to pojęcie paperless, nawet dyskusja o tym była w poprzednich odcinkach. Chciałem się ciebie spytać, czy ty uważasz, że
że ta sztuczna inteligencja to jest też taki jakby krok zielony, bo ja powiem szczerze, czytając, słuchając różnych wypowiedzi, ja mam mieszane uczucia. Ja nie do końca jestem przekonany, że wiesz, że tutaj, że to jest taki element na przykład ekologiczny, gdybyś ktoś chciał postawić taką tezę. Chciałbym wiedzieć, jak ty na to patrzysz. To znaczy tak, no oczywiście jeśli chodzi o postępującą cyfryzację naszego życia codziennego, to abstrahując od różnych ograniczeń i też pewnych nieodwracalnych zmian, które ona ze sobą niesie, no oczywiście jakby redukcja ilości papieru czy różnego rodzaju materiałów fizycznych, które są potrzebne do wykonania pewnych czynności, być może redukcja też jakby konsumpcji różnych zasobów naturalnych, to z jednej strony tak, jest to jakby widoczna zaleta i jest to jakby element, który widzimy, natomiast też należy pamiętać o tym, że zaczynają się w ostatnim czasie pojawiać głosy, które nawołują do rozsądnego korzystania z tych technologii, bo one też same z siebie, mimo tego, że powodują pewne zmiany, pewne jakby korekty naszych nawyków, czy pewne, nazwijmy to, uwirtualnienie naszego życia, same z siebie też nie są za darmo, to znaczy wyuczenie modelu, czy nie wiem, wykopanie bitcoinów, czy przygotowanie jakiegoś rozwiązania, które będzie służyło milionom ludzi na świecie, to też jest kwestia często konsumpcji ogromnych ilości energii elektrycznej chociażby, które też nie pozostają bez wpływu na środowisko, więc tak jakby to jest zawsze pewnego rodzaju trade-off. No mówi się, że już na ten moment kopanie kryptowalut zużywa więcej energii niż całkiem rozsądnej wielkości europejskie państwo rocznie. Mówi się o tym, że właśnie wspomniane modele z zakresu NLP, ich wytrenowanie kosztowało właściwie tyle, że można byłoby spokojnie za tą energię czy z użyciem tej energii zaspokoić potrzeby kilkudziesięciotysięcznego miasteczka na kilka miesięcy czy rok, więc należy brać pod uwagę, że to jest pewnego rodzaju miecz obosieczny i też trzeba korzystać z niego z umiarem i mieć na uwadze właśnie ten bilans zysków i strat, tak? Bo z jednej strony oszczędzamy papier, a z drugiej strony zaczynamy konsumować energię elektryczną, prawda? Jeśli dopóki korzystamy z tej technologii rozsądnie, to pewnie tak, natomiast bywa różnie z tym. Aha, okej. Okay. Dzięki za tą opinię, bo ja w związku z tym dziękuję ci bardzo za to, że pchniesz mnie wirtualnego asystenta do rozmowy, a niekoniecznie do oddziału, gdzie będę chciał mieć jakiegoś tutaj postaci wizualizacji jakiegoś człowieka. Pozostanę przy pojazdzie. Jasne. A za chwilę, jak rozumiem, wyłączamy już komputery, bo koniec tego ciągnięcia prądu, co? Tak jest i to jest taki moment, w którym chciałbym zamknąć tę dyskusję, bo Kamilu, bardzo ci dziękuję, że poruszyliśmy. Oczywiście poruszyliśmy tylko wierzchołek góry lodowej, staraliśmy się przejść przez kilka elementów, kilka aspektów i punktów widzenia na sztuczną inteligencję. A ta rzecz, która będzie się rozwijała dalej, no to na pewno wymagałaby o wiele, wiele większej, dłuższej tam dyskusji, ale myślę, że jeśli zainspirowaliśmy słuchaczy i oglądających nas do przemyśleń, to osiągnęliśmy ten cel, który pewnie sobie tutaj wszyscy postawiliśmy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.